cały dzień, prawie cały dzień za nami. Było piękne słońce, króciutki deszcz po południu, więc zapach, świeżość, coś cudownego. Śpiew ptaków cały dzień. Spacer. I te dwie minuty chcę Tobie powiedzieć, że nagrałam dzisiaj w tym miejscu, tam w środku, w tej naszej pięknej altanie, gdzie się spotykamy i towarzysko, i nie tylko towarzysko, właściwie to można połączyć, zajęcia grupowe dla budzenia świadomości, gdzie właściwie działkę mamy rok z małym haczykiem, a już tutaj było wiele, wiele spotkań. Najbliższe będzie, no, takie bardziej oficjalne, to na przesilenie czerwcowe, czyli letnie. Jest to potężna energia i kolejny rok rzędu będziemy tę energię skupiać na tym, żeby wycelebrować swój cel. Dwa lata pod rząd robiłam z grupą i mój cel zrealizował się precyzyjnie. I to pokazywałam grupie, z którą się spotykałam. Ale dzisiaj nagrywałam o czym filmy? Filmiki krótkie, które udostępnię w niedzielę wieczorem, ponieważ jestem poza domem, o barwach i kształtach. Tak, zostałam poproszona przez jakiegoś widza. I czy temat jest ciekawy? Według mnie bardzo ciekawy i niedoceniany. To nie bez przyczyny budujemy dom ogółę, okrągły. Nie bez przyczyny krety budują sobie domki, kopuły i tu wypoczywają, w tej kopule. W przyrodzie nie ma kątów prostych. To jest dziwne, jak się nad tym zastanowimy. Czego? Nie ma kątów prostych. Kształty. Ja tutaj, kiedy szykowałam te kieliszki, to mówię, co będziemy pić? Nie będziemy pić. Ale czy zastanawiasz się, dlaczego jakiś napój bardziej smakuje na przykład w tym kieliszku, bardziej niż w tym? Ci, co piją piwo, dlaczego z jednych szklanek o pewnym kształcie bardziej smakuje piwo, choć takie samo w drugim już trochę mniej? A na ten temat zrobiono badania i osobiście je widziałam. To znaczy widziałam, jak była grupa smakoszy. Próbowali i jednoznacznie większość ich wyznaczała, gdzie jest inny smak. Dlaczego? To samo piwo. A mnie się mąż kiedyś dziwił, chyba tylko nie mąż, że makaron z tej samej mąki, jak jeszcze makarony jadłam, to zupełnie inny smak dawał makaron nitki niż makaron wstążki, muszelki czy świderki. Świderki najmniej mi odpowiadały, ponieważ one mają takie ostre kanty. Za dużo tych ostrych kantów jest. Albo filiżankę. Kawa czy herbata. Dlaczego bardziej może w tym smakować niż w tym? Choć są tacy, co tego kubki popierają. Ale to bardzo przyszło, to akurat przyszło tak od z Ameryki. Tam pokazywano nam na filmach, że kowboje, te narancze, pimpice, takie kubki. A teraz to się przeniosło, stało się modne. Mnie, jak tylko pamiętam, zawsze napoje smakowały z cienkiej porcelany. Ewentualnie z cienkiej szklanki. Zastanawiałam się, co to jest. Jak piję, to dla mnie ważny jest brzeg.
Dlaczego tak jest? Omówię szerzej w filmach. I to takie trzy odcinki na temat barw i kształtów. Pozdrawiam Ciebie serdecznie z tego pięknego miejsca, gdzie słyszymy ptaki, woń lasu i rąki. I do zobaczenia.